Fabianie, no pierwszy kontakt, można powiedzieć, taki z przeciwnikiem prawdziwy w tym roku i tak jak tutaj już też z chłopakami wczoraj miałem okazję rozmawiać, wyznaczacie, można powiedzieć, trendy w tej siatkówce światowej, bo nikt w tym roku jeszcze nie grał, no i chyba dobrze, że te sparingi tutaj są w Zielonej Ligi. Tak, oprócz tego, co się orientuję, to oprócz Ligi Greckiej, która dokończyła rozgrywki po pandemii, to na pewno jako reprezentacja i reprezentacja razem z reprezentacją Niemiec jesteśmy pierwsi i pokazujemy w jakiś sposób, że można powoli wracać do hal. Oczywiście nie jest to w 100% prawdziwy mecz na zasadzie bez kibiców, ale telewizja i oczywiście zespoły grały na tyle, ile ten czas, który był tak naprawdę krótki do przygotowania się do meczu, grały na maksa. Mówię, fajnie, że jest bez kontuzji, bo to jest najważniejsze. Po takim okresie jednak zdrowie jest najważniejsze, a powoli forma zawodników będzie wracać na normalne miejsce, bo zaraz wracamy wszyscy do klubu, więc powoli to wszystko wraca do normy i oby to tak zostało. A jak się gra, słysząc gdzieś tam tatę komentującego, bo to pewnie nietypowa sytuacja, prawda, jak tak cichutko w hali? Tak, no było słychać różne szepty, nawet nie to, że słyszałem tatę, ale słyszałem różne szepty, rozmowy czy radiowców, jednak nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni to albo do ciszy tak naprawdę na treningowej, albo do pełnych hal i dla nas takie coś jest coś nowego, może trzeba się do tego przyzwyczaić na jakiś okres. Ale oby nie. Mam nadzieję, że przynajmniej ta połowa publiczności też będzie mogła wejść, albo przynajmniej 1/3 na salę i zawsze to będzie więcej niż 0. Więc mam nadzieję, że tak to zostanie, bo fajne są te awatary, ale my zawodnicy lubimy jednak prawdziwy doping.